Siemanko, z tej strony Springman. Witam Was serdecznie w kolejnym poradniku serii Microsoft Flight Simulator 2020. Dziś chciałbym Was nauczyć, jak odpalać, przygotować do lotu i wystartować Cessną Caravan. Ale najpierw chciałbym Was serdecznie przeprosić za tutaj ten długi czas, który nie wrzucałem żadnego filmiku z tego symulatora. Niestety życie prywatne i zawodowe dało mi się trochę we znaki. Nie miałem zbytnio czasu, żeby nagrywać te poradniki i te filmiki. I nie miałem zbytnio sił, tak szczerze powiem. Wracałem z pracy tylko i wyłącznie myślałem o tym, żeby odpocząć i następnego dnia znowu udać się na dyżur. Także z góry Was przepraszam. Teraz troszeczkę się zmieniło. Mam nadzieję, że uda się więcej tych filmików wrzucać. I nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie już do poradnika. Pierwsze, co musicie zrobić, to po lewej stronie na panelu włączyć sobie przełącznik batery, ten przełącznik na on. Następnie możemy przejść na środkowy panel. Wyłączymy sobie na razie yoka. Możemy sobie tutaj te pokrętła rozkręcić, to jest podświetlenie tutaj przyrządów, podświetlenie paneli, światło w kokpicie i tego typu rzeczy. Te dwa ostatnie pokrętła łatwiej jest przekręcić, gdy tą rączkę sobie odblokujecie i wyciągniecie. Schować ją następnie i znowu przekręcić to ostatnie pokrętło. Możemy sobie teraz przejść do górnego panelu, gdzie mamy tutaj przełączniki od zbiorników paliwa. Obydwa sobie włączymy, żeby ciągło porówno z każdej strony. I na dolnym panelu pod tutaj sterowaniem silnikiem sobie znajdziemy taki przełącznik. W sumie tutaj to jest wajcha, która musi być wciśnięta, żebyście mogli wystartować silnik. I będąc już w tym miejscu, możemy sobie zrobić mixture na 0, propeller na 0 i throttle na 0. Upewnijcie się, że tak, to, w takiej pozycji to macie. Jeżeli nie lataliście wcześniej jeszcze tą Cessną, ten tutaj to pokrętło od ADF-a będzie w pozycji off, więc później pamiętajcie, żeby je sobie przekręcić, co włączy Wam ten panel ADF-a. Możemy sobie włączyć tutaj klimatyzację w kabinie, nawiew, ustawić sobie temperaturę na heat, czyli podgrzewanie, bo mamy zimę, więc no, trzeba by było to włączyć. I teraz włączymy sobie na panelu tutaj świateł beacon light on, navigation on, kabina, seatbelt on, no smoke. I możemy przejść już do przygotowania silnika do odpalenia. W tym celu musicie dźwignię tutaj skoku śmigła dać do góry na maksymalną pozycję. A następnie przejdziemy na lewy panel z powrotem tam, gdzie było battery switch. Włączymy sobie fuel boost na on i starter na on. Teraz śmigło zacznie się ruszać. Silnik zacznie się odpalać. Możemy sobie w międzyczasie włączyć awionikę pierwszą. Karminy się odpalą. Jak zauważycie, ten od razu się odpala do prawidłowego widoku, a ten środkowy musicie sobie uruchomić, klikając, tak jak tutaj strzałka wskazuje, ten przycisk. I mamy podgląd teraz na parametry silnika oraz na mapę. Parametry silnika się ustabilizowały, możemy więc przejść do jego odpalenia, w związku z czym dajemy sobie tutaj dźwignię od mieszanki na pozycję low idle, jak widzicie, to jest około 50%, co spowoduje uruchomienie silnika. Teraz silnik się uruchamia, jak widzicie parametry wskakują na zielone wartości powoli. Gdy się ustabilizują, będziemy mogli przejść do dalszych czynności, a na tą chwilę pozwolimy sobie ustawić podstawowe wartości autopilota, czyli ustawimy sobie
wysokość, na jaką chcemy się wznieść. Dla mnie to będzie 1500 stóp na tą chwilę. Ustawimy sobie kurs zgodnie z kierunkiem tutaj naszego pasa. Jesteśmy na lotnisku Poznań-Ławica, więc 283 kurs pasa 2.8. Z tego pasa też będziemy startować. Włączymy sobie flight directora i mamy autopilota przygotowanego już do uruchomienia po starcie. Silnik się uruchomił, parametry się ustabilizowały. Możemy więc na lewym panelu z powrotem przełączyć fuel boost na normal, starter wyłączyć, włączyć generator i awionikę drugą, która odpali Wam tutaj ten trzeci ekran Garmina i przygotuje awionikę samolotu do lotu. Tak jak wcześniej mówiłem, gdybyście mieli tutaj na ADF-ie to pokrętło skręcone do zera, on będzie wyłączony, wystarczy przekręcić i sobie włączacie w ten sposób panel ADF-a. Teraz jesteśmy praktycznie już prawie przygotowani do kołowania. Jedyne co musimy zrobić, to na panelu Garmina wejść tutaj ten przycisk XPDR, co jest naszym tutaj panelem od transpondera. Wciskamy sobie go na altitude, wbijamy sobie kod, sobie wbije 4200, czemu nie? Klikamy back i jeszcze raz back i weszliśmy z powrotem do panelu tutaj podstawowego. Możemy sobie włączyć, czy w sumie musimy sobie włączyć światła kołowania, jeżeli jesteśmy już przygotowani do kołowania, i zaczynamy kołowanie do pasa 2.8 w Poznaniu. Wyłączamy parking brake, dodajemy nieco mocy na przepustnicy i samolot zaraz zacznie kołować. Nie kołujemy zbyt szybko. Tutaj naprawdę niewielki ruch przepustnicą wystarczy, żeby samolot zaczął się szybko rozpędzać. Niepotrzebne nam to jest w tej chwili. Kołujemy powoli, spokojnie do pasa. Przed progiem pasa w miejscu holda zatrzymamy się. Ustawimy sobie klapy, włączymy sobie stroby, włączymy światła lądowania, wyłączymy światła kołowania i przełączymy sobie transponder w tryb on, czyli włączony. I teraz tutaj się zatrzymujemy. I tak jak wspomniałem, wyłączamy światło kołowania, włączamy światła lądowania tymi dwoma przyciskami. Włączamy sobie strobe, ustawiamy transponder tryb on i ustawimy sobie takeoff trim, pozycję takeoff oraz klapy na 10 stopni. Prędkość, jaka jest tutaj zalecana do VR, tak zwana, do poderwania samolotu z pasa, możecie sobie bardzo prosto sprawdzić, jeżeli jesteście w tym głównym panelu, robicie TMR ref, klikacie sobie to, widzicie, jest to 70 noców w tej chwili. Wyłączamy to klikając ten sam przycisk. Możemy kontynuować na pas. Dodajemy moc na silniku, żeby samolot zaczął się toczyć. I wjeżdżamy na pas 2.8 w Poznaniu. Sprawdzamy jeszcze, czy nie ma niczego na podejściu. Nie ma niczego. Pogoda w tej chwili niezbyt ładna nad Poznaniem, ale na tyle, na ile mogę powiedzieć, to nic tam nie ląduje. Wjeżdżamy na pas. Klapy mamy ustawione, światła włączone, transporter w trybie on. Możemy startować. Dodajemy więc mieszankę na maksa, stopniowo przepustnicę i rozpędzamy samolot.
Będziemy mieli te 70 węzłów. Możemy delikatnie pociągnąć wtedy yoke czy tam joystick do siebie, co spowoduje oderwanie samolotu od pasa. Spory wiatr dzisiaj nad Poznaniem. Muszę sobie tutaj pokontrować, trzymać się w osi pasa. Jak mamy wznoszenie, wyłączamy klapy, pamiętając o tym, że samolot nam opadnie, i możemy uruchomić autopilota, który zacznie nam wznosić samolot na zadaną wysokość. Jeżeli chcielibyście zmniejszyć tutaj wznoszenie, robimy to w sposób taki, że klikamy tutaj VS, czyli Vertical Speed. Dajemy sobie na tyle, na ile chcecie, żeby samolot się wznosił z taką prędkością. W międzyczasie klikacie sobie Heading, by samolot trzymał oś pasa, jeżeli chcecie lecieć sobie w osi cały czas. On sobie automatycznie wejdzie na ten heading, który wcześniej ustawiliśmy, i będzie sobie leciał. W międzyczasie możemy sobie wyłączyć światła lądowania, włączyć sobie anti-icing. Tutaj baka, bo on zostawcie na off. Niech sobie jest. Jak osiągniecie swoją zadaną wam wysokość, którą byście chcieli osiągnąć, albo wystarczy przekręcić tą wysokość, albo klikacie sobie altitude i w tym momencie samolot będzie wam wyrównował na tej wysokości, na której jesteście. No i teraz, żeby zmienić wysokość, no to znowu trzeba kliknąć vertical speed i albo do góry, ustawiając wcześniej te na przykład 3000, tak jak tutaj ustawiliśmy, samolot sobie do tej wysokości będzie wznosił, albo w dół, jeżeli musicie obniżyć. Jak zaraz zobaczycie, samolot powinien wyrównać lot zadanej mu wcześniej wysokości. Tak jak powoli wyrównuje na 3000. I jesteśmy na 3000, samolot wyrównuje już się do pozycji poziomej. W tym momencie możemy zmniejszyć mieszankę do ubogiej, zmniejszyć obroty śmigła, skok śmigła i zmniejszyć tutaj ilość mocy, jaką mamy na przepustnicy ustawioną, żeby wejść na te wartości przelotowe. Pamiętamy, że trzymamy się w zielonych tutaj polach. To by było na tyle w dzisiejszym poradniku. Dzięki bardzo, że obejrzeliście go. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli chcecie, zostawcie łapkę w górę. Możecie zasubskrybować kanał. Pamiętajcie o walnięciu w dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o kolejnych filmikach. Jak wam się coś nie podobało, zostawcie łapkę w dół. Dajcie w komentarzu sugestie czy tam swoje uwagi co do tego, co wam się nie podobało. Jak macie jakieś pytania, również możecie je zostawić w komentarzu. I do zobaczenia w następnym filmiku, w którym pokażę wam, jak wylądować za pomocą podejścia ALS tym samolotem. Do widzenia, na razie.